Sponsorem programu jest PKN Orlen. Napędzamy przyszłość. Dzień dobry, Anna Raciniewska. Witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Witamy naszego gościa, doktora Adama Czyżewskiego, głównego ekonomistę PKN Orlen. Dzień dobry. Dzisiaj trochę optymistycznie, bo ceny ropy na świecie spadają. U nas nie bardzo to widać, ale może najpierw porozmawiajmy o tym, co sprawiło, że wbrew wszystkim analitykom, którzy mieli odmienne zdanie, te ceny zaczęły spadać. No, sprawiły to głównie czynniki polityczne, bo te czynniki geopolityczne, tak to nazwijmy, czyli krótko mówiąc prezydent Donald Trump, który zerwał międzynarodowe porozumienie nuklearne z Iranem i powiedział, że nałoży na Iran sankcje. Doświad się trochę przestraszył, że te sankcje po prostu ujmą dość sporo ropy z rynku i cena zaczęła iść w górę. Jak już była odpowiednio wysoko, to wtedy prezydent Trump powiedział, że no jednak te sankcje nie będą tak restrykcyjne, jak wszyscy przypuszczali, jak on na początku zapowiadał. I od bodaj to był 4 października, tak, kiedy cena ropy osiągnęła $86 i potem zaczęła spadać i spadła w tej chwili poniżej 60, teraz jest tam na poziomie około $60. Dlaczego? Ten wzrost cen wynikał z obaw przede wszystkim, ale wyższe ceny z pewnym opóźnieniem, ale to niedużym, takim 3-6-miesięcznym, napędzają produkcję wydobycia amerykańskie. No i to wydobycie amerykańskie z powodu wyższych cen przyspieszyło, a ono jeszcze tak działa, że tam te firmy, które wydobywają ropę, mogą się na rynkach finansowych zabezpieczyć przez spadkami cen ropy, czyli jak cena jest wysoka, to oni sobie mogą tą cenę, jakby to powiedzieć, na 2 lata do przodu zabezpieczyć i wtedy po prostu wydobywają, nie patrząc na to, jaka jest aktualnie cena. Wydobyli tak dużo, magazynują tak dużo, że ta cena poszła w dół. Znaczy wydobyli dużo, tak. Rynek de facto się był bliski zbilansowania przez cały czas, bo my od praktycznie 2 lat to mamy taką sytuację, że czy może 1,5 roku, że ta różnica między popytem a podażą jest niewielka i rynek jest w miarę zrównoważony. Natomiast te czynniki geopolityczne to powodują coś takiego, że rynek zaczyna się obawiać, że za chwilę będzie mniej ropy, nie dlatego, że jej nie ma, tylko dlatego, że jej nie wolno będzie sprowadzić, albo że będzie zablokowany jakiś tam kanał przepustowy czy coś takiego. I już sobie wtedy kupują tą ropę z pewnym zapasem na termin i podbijają cenę do góry. Ceny spadły na świecie. Ceny hurtowe, ale w cenach detalicznych na polskich stacjach tego wcale nie widać. Ludzie zadają sobie pytanie, co się dzieje. Polscy kierowcy chyba pierwszy raz od wielu lat obserwują, że ceny diesla są dużo wyższe od cen benzyny. Dlaczego tak się dzieje? To znaczy, tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, jak się przenoszą zmiany cen ropy na zmiany cen paliw. To ten mechanizm przeniesienia jest przez tak zwaną marżę rafineryjną. Marża rafineryjna to jest, powinna się nazywać nożycami cenowymi, bo to jest różnica pomiędzy ceną ropy a ceną paliwa. Tak? No mamy jakaś struktura produkcji, trochę benzyny, trochę diesla, trochę paliwa lotniczego, trochę paliwa dla statków, to jest ważone strukturą produkcji, mamy jakąś tam właśnie jednostkową tą cenę. I teraz, jeżeli cena ropy spada, to ta marża, ta różnica się powiększa i rafineriom się opłaca przerabiać więcej ropy na paliwa. Jak przerobią więcej ropy na paliwa, to więcej paliw trafia na rynek, który przedtem był zrównoważony, więc teraz, jeżeli był zrównoważony, to wymaga niższej ceny. I to wymaga czasu. To się odbywa z pewnym opóźnieniem. Drugi element jest taki, że w Europie generalnie, w Polsce też, udział podatku w paliwach to jest ponad 50%. Tak, to jest około 51%. Więc tylko, jakby to powiedzieć, w cenach detalicznych widać tylko połowę spadku cen. No jest jeszcze trzeci element, który
który hamuje takie rzeczy, to jest kurs walutowy, bo ceny hurtowe są notowane w dolarach, zarówno ropy, jak i paliw. Natomiast my mówimy o cenach złotowych, a w ostatnim okresie, kiedy cena ropy zaczęła spadać, trochę też z powodu obaw o popyt, to bardzo się umocnił dolar amerykański, czyli osłabiło się euro, wraz z euro się osłabił też złoty do euro i mamy sytuację taką, że jeden złoty do dolara w tej chwili to jest pewnie około 3,77, a jeszcze niedawno było to 3,65 czy nawet 3,62, więc ten czynnik, czyli słabszy kurs waluty, też hamuje spadki cen na stacjach benzynowych. To jeśli chodzi o ceny detaliczne, a jeśli chodzi o różnicę pomiędzy dieslem, cenami diesla, a cenami benzyny, to ta różnica wynika po prostu z tego, że generalnie z ropy w rafineriach produkuje się zarówno paliwo diesla, jak i benzynę. I koszt wyprodukowania jest taki sam. Różnice w cenach w Europie wynikały z innego opodatkowania. To znaczy diesel miał nałożoną mniejszą akcyzę niż benzyna, dlatego że diesel jest wykorzystywany w gospodarce oraz w rolnictwie. To jeszcze to pochodzi z czasów, kiedy mało było samochodów osobowych z silnikami diesla, tak? To rolnicze traktory, ciężarówki na tym dieslu jeździły. No, ale diesel napędza gospodarkę i jeżeli popyt globalny rośnie na świecie i rośnie popyt na ropę, to ten popyt rośnie przede wszystkim na diesla. On rośnie przede wszystkim na diesla. I ropy jest w nadmiarze, ropy, benzyn jest w nadmiarze. Na rynku europejskim w zasadzie, no między innymi Orlen z tego powodu rafinerię wyposażył w zakład petrochemiczny, bo my to nadmiar benzyn przerabiamy na produkty petrochemiczne, bo benzyna jest dobrym surowcem dla petrochemii. Ale rafinerie, które nie mają jakby dość petrochemii, no muszą tą benzynę sprzedawać. I takim głównym odbiorcą zwykle to były Stany Zjednoczone. Ale Stany Zjednoczone w tej chwili mają swoją własną ropę i mało tego, to jest ropa ultralekka, która jest, z której uzyskuje się 60% benzyn. Tak? Podczas gdy w Europie ten uzysk benzyn jest około 40%. I Amerykanie to swoje paliwo eksportują, bo po prostu mają go za dużo. Jak się w Stanach skończył ten sezon turystyczny, co się nazywa driving season w sierpniu, to 4 września cena benzyny na rynkach hurtowych, tutaj w naszym regionie, to jest Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia i w basenie atlantyckim, zaczęła spadać. Wtedy jeszcze ropa drożała, jeszcze był miesiąc wzrostu cen ropy do tych 86, a ceny benzyny już szły w górę. Jak cena ropy zaczęła spadać, to też diesel zaczął spadać, ale cena benzyny, cena benzyny wyprzedziła, jakby to powiedzieć, cenę diesla, no i się okazało, że, przepraszam, cena diesla wyprzedziła ceny benzyny z tego powodu, że ta benzyna taniała, kiedy jeszcze ropa i diesel drożał. No i ta różnica się utrzymuje. Ona jest różna w różnych krajach, bo w różnych krajach są różne proporcje akcyzy nakładane na diesel i na ropę. Jak ta różnica pomiędzy ceną ropy i ceną diesla i ceną benzyny jest duża, to w zasadzie we wszystkich krajach widać, że jest benzyna tańsza niż paliwo diesla. To jest zupełnie nowa sytuacja. Natomiast jak ta różnica się zmniejsza ze względów na czynniki rynkowe, to mogą być takie sytuacje, że to jest inaczej. A proszę zobaczyć, to zależy, dlatego mówię o tych czynnikach rynkowych, bo na przykład jeżeli gdzieś rafineria ma przestój albo remont w Europie, to efekt jest taki, że rafineria nie wytwarza paliw, tak? Wobec to tych paliw na rynku jest mniej i efekt zamknięcia rafinerii to jest podniesienie cen paliw, ale rafineria nie potrzebuje ropy, więc efekt zamknięcia rafinerii to jest obniżenie cen ropy, więc te rynki nie chodzą jednakowo. Natomiast główną przyczyną to jest to, że doszedł nowy konsument na diesla, to jest transport morski, którego kiedyś po prostu nie było. On potrzebuje tylko diesla, żeby tego diesla wyprodukować, to trzeba więcej przerobić ropy, no i powstanie przy okazji benzyna, z którą nie będzie wiadomo co zrobić. Znaczy jak chce się ją spalić w silnikach, to musi ona po prostu być tańsza. Czyli mamy nadwyżki benzyny? Tak.
można powiedzieć, że to wszystko idzie jakby w parze z trendem elektromobilności, że tego diesla jest mniej, tego diesla, który zanieczyszcza nasze środowisko. Do elektromobilności jeszcze dojdziemy, natomiast chciałabym tu jeszcze zapytać o kwestię tej ceny, bo jasnym jest to, że polityka podatkowa nie może reagować na każdy skok, na każdą zmianę na rynku, ale wspomniał pan o tym, że te zasady to są zasady sprzed wielu lat, kiedy jeszcze niewiele było samochodów osobowych na diesla, to może jednak czas na jakąś małą chociaż rewolucję. No to jest pytanie do polityków, do Ministerstwa Finansów, do systemu podatkowego. Ja z wykształcenia i zanim zacząłem pracować w Orlenie, to pracowałem w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmowaliśmy się polityką pieniężną i polityką fiskalną i trochę no, mam pogląd na temat tego, jak systemy finansowe są zbudowane. I to nie jest prosta sprawa, dlatego że w zasadzie w systemie finansowym minister finansów ma bardzo małe pole manewru, gdzie może coś tam robić, bo bardzo wiele wydatków jest sztywnych, tak, i one są no wymagają finansowania i przyjęto w Europie taki model, że paliwa są jednym z głównych dostarczycieli źródeł podatkowych. Oczywiście pani wspomniała o elektromobilności, o przyszłości. No trzeba się, to będzie pewien problem, bo jeżeli powiedzmy, żebyśmy przeszli na samochody elektryczne, to w obecnym systemie budżet by stracił bardzo dużo, bo by nie było wpływu ze sprzedaży benzyn. Tak? Chyba, że przejdziemy na samochody wodorowe. No wodór też nie jest opodatkowany w waszym procesie. Tak, ale wodór też nie jest opodatkowany, więc na przykład ten trend elektromobilności będzie uszczuplał dochody podatkowe z benzyn. Do benzyny są obłożone większym podatkiem niż diesel, więc to jest jakiś moment, żeby o tym myśleć. Jeśli chodzi o wodór, tak, wodór, no, ropa to jest taką mieszaniną, ja może się nieprecyzyjnie będę wyrażał, bo jestem ekonomistą, nie chemikiem, ale rozumiem te procesy, natomiast niektórych nazwy mogę pomylić. Jest mieszaniną węglowodorów, tak? A no węglowodory, no to mamy tam węgiel jako pierwiastek, wodór i tlen. No z tego, jeśli w produkcji paliw w pewnym momencie powstaje wodór. I ten wodór jest wykorzystywany do tego, żeby łamać łańcuchy tych węglowodorów na krótsze, żeby mieć te lepsze paliwa, te których jest więcej potrzeba, no bo jest zawsze po destylacji zostaje taka pozostałość, z którą przy zwykłej destylacji jest jej dużo, jak ją traktujemy wodorem na przykład w takich odpowiednich reaktorach, to z tej pozostałości możemy dostać więcej potrzebnego diesla czy benzyny dla przemysłu petrochemicznego, więc my ten wodór produkujemy i to jest produkt, to jest jakby to powiedzieć, on powstaje z ropy naftowej, ale można też wodór mieć z innego źródła poprzez elektrolizę wody i wtedy ten wodór, jakby to powiedzieć, nie jest właśnie z ropy. Jeszcze jak do tego byśmy dołożyli energię elektryczną czystą, czyli z odnawialnych źródeł energii, to wtedy mamy wodór, który jest generalnie bardzo tam czystym źródłem energii. Także różnych pomysłów i różnych celów, które możecie sobie postawić, jest bardzo dużo. Teraz jest tylko takie pytanie, które z tych trendów wygra, bo tak naprawdę jednocześnie rozwija się ich bardzo dużo. Moim zdaniem to świat się zmienia w taki sposób, że trudno wyłowić jednoznacznego zwycięzcę, tak? Różne, my będziemy mieli, jeśli chodzi o transport, będziemy mieli strukturę, pewny taki miks paliwowy, tak? Będzie paliwo diesla, które będzie potrzebne w transporcie ciężkim, utrzyma się przez duży czas. Będzie trochę z silników benzynowych, tam jako hybryd, będzie elektromobilność, będą napędy wodorowe, natomiast nie wszędzie, nie w tym samym czasie i niekoniecznie u nas w Polsce wszystkie mogą być, ale na przykład Japonia bardzo stawia na wodór, bo jej wodór jest potrzebny do magazynowania energii właśnie tej odnawialnej, kiedy jest jej za dużo, jej koszt, jakby to powiedzieć, pozyskania operacyjny jest zero, więc wykorzystuje się tą energię do produkcji wodoru, a potem wodór się wykorzystuje poprzez ogniwa paliwowe do produkcji
energii. To jest bardzo energochłonne, ale jeżeli tej energii jest nadmiar po koszcie zero, to można się na to, można sobie na to pozwolić. No nic, będziemy patrzeć, jak się będą rozwijały te nasze rynki, nasze cele. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę. Naszym Dziękuję. Gościem był dr Adam Czyżewski z PKN Orlen. Sponsorem programu był PKN Orlen. Napędzamy przyszłość.